Hejka, witajcie w kolejnym odcinku z najdłuższej podróży. Tak, tutaj emiplayerka.pl. I oczywiście, jak Wam się podoba odcinek, zostawcie subskrypcję, kliknijcie w dzwoneczek, napiszcie komentarz, łapkę w górę i napiszcie, czy graliście w tą grę. W The Longest Journey z 1999 roku. Dobra, pogadajmy o krześle. Zwyczajne krzesło. Są kurwa moje napisy. Gdzie są moje kurde napisy? Ma napisy włączyła. No co za. O. Może pamiętnik Apple chcecie przeczytać. 14 kwietnia 2209. O kurde, dobra. Piątek. Niech żyje 100 lat. Stuknęła mi 18. Powinnam się cieszyć? No nie, no cóż, nie chciałam, żeby to, co powiem, zabrzmiało dziwnie, ale 18 lat to i tak w sumie mniej więcej to samo co 17, z tym, że można kupić sobie pistolet i wyrobić prawo jazdy na poduszkowiec. Wcześniej myślałam, że ta liczba rzuci światło na mroczną głębię mojej duszy i pomoże mi odkryć jakieś niezwykłe prawdy o wszechświecie. Na przykład sens życia, albo przynajmniej jakieś wyjaśnienie, dlaczego wszyscy faceci to kompletni idioci. Dobra, ale nic z tego. Dzisiaj jestem tą samą osobą, którą byłam wczoraj. Nie czuję żadnej różnicy. Ta sama nudna April. Tkwiąca w uszy w swoim starym, nudnym życiu. Właśnie uświadomiłam sobie coś ważnego. Muszę szybko się stać. Muszę się szybko wyrwać. Muszę wyjechać. Tu dla mnie nie ma żadnej przyszłości. A o przyszłości wolałabym jak najszybciej zapomnieć. Wiem, co chcę robić. Studiować w Weneckiej Akademii Sztuk Plastycznych, dobra. Jak chcecie, to sobie czytajcie dalej. Dobra, ja to przewinę karteczkę. Dobra, tutaj Bóg jeden wie, czy przyjmuje mnie na semestr. Czy przyjmuje mnie na semestr jesienny. Ale muszę spróbować. Aha. O Jezu, spokój. Tak dalej, 22 kwietnia, dobra. Więc czemu mimo to się denerwuje? No, 1 maja, uspokoisz się już, dobra. Dobra, 1 maja, 21 maja. A, 3 tygodnie zupełnej ciszy. Spoglądam na swoje wcześniejsze pamiętnik i zastanawiam się, w jaki u diabła sposób znalazłam czas, żeby tak dużo i tak często pisać. No cóż, spróbuję sobie przypomnieć, co się działo przez te ostatnie kilka tygodni. Zdałam wszystkie egzaminy na piątkę. Żartuję, jutro rano wyjeżdżam. Tak robię skok w wielką niewiadomą i już nigdy tutaj nie wrócę. Wybrałam wszystkie pieniądze z banku. Było tego 2190 dolarów. Spakowałam walizkę i torbę z moimi ubraniami, przykładowymi pracami, książkami i ze wszystkimi niezbędnymi rzeczami. Niestety tak wiele muszę tu zostawić. Moje stare zabawki, parę większych obrazów, sztalugi. Nie, żebym nie mogła poprosić mamy, żeby mi to wszystko przysłała. Mam zamiar zostawić rodzinie list pożegnalny, ale nie powiem im, gdzie jadę? 18 lat pod ciągłym nadzorem i wystarczy. Zdecydowanie nie chcę zabrać całego tego gówna ze sobą w nowe życie. Dobra, tak sobie. Dobra, tutaj co? Aha, miasto w Wenecji, czyli Newport. Dzisiaj przy kolacji zobaczę mamę, tatę, Daniela i Owena. Ostatni raz w swoim życiu. Na tacie mi nie zależy, ale mamy mi szkoda. O Jezu, tego jeszcze jest. Wow. Dobra, to czytaj ta. To czytaj ta, nie wiem. Przeglądaj ta, to. Wszystko muszę czytać, nie wiem.
Dobra. Dobra, gramy, wracamy do drzwi. Co, teraz wychodzimy stąd? Lepiej pójdę do studia trochę popracować. Do wielkiego występu zostały tylko 2 tygodnie, a moje dzieło na wystawę jest właściwie w proszku. Myślę, że najpierw powinnam się ubrać. No, lepiej na golasa, nie? Hej, maleńka. Mała, wyglądasz dziś wyjątkowo seksownie. Słuchaj, Zak, muszę lecieć i... Co jest, April? Jak życie? Naprawdę nie mam czasu. To może umówilibyśmy się na wieczór? Kilka transów, trochę gorącego tańca. Mówiłem ci, że mam przepustkę VIP do pawilonu. Ciężko zdobyć coś takiego, maleńka. Pozwól mi się nad tym zastanowić. No to zastanów się. Nie zastanawiaj się za długo, bo mnie już nie będzie. W jeziorze są też inne rybki, rozumiesz? Muszę lecieć. Co za dupek. No, masz rację. No. Komputer. Dobrze. Może rozważysz naprawdę korzystne połączenie. Oprócz interfejsu głosowego, technologię obrazu Truecolor w kompatybilności z Instagramem. Nie, dzięki. Skorzystam z moich dłoni. Przyjmiesz wspaniałą okazję. Jeśli teraz ulepszysz... Czekaj, jednak zrozumiałeś. Więc masz już zainstalowany interfejs głosowy. Dlaczego miałabym płacić, żeby zainstalować kolejny? I smakuj się, idziesz. No, pójdziesz mi. Nie, naprawdę, ty... Pęter finalnie należy do mnie. Zanotowano. Proszę w przyszłości powstrzymywać się od komunikacji głosowej, albo twoja działalność zostanie zareagowana u osób.